Gmina Osielsko. Wysoko rozwinięta infrastrukturalnie, zapewniająca komfort życia swoim mieszkańcom, dbająca o jak najlepsze warunki i poziom edukacji dzieci i młodzieży, promująca zdrowy styl życia. Panie wójcie, 25 lat pracy na stanowisku wójta, kawał historii i ogromny szacunek mieszkańców do pana osoby. Miło mi to słyszeć, aczkolwiek zacząłbym od czegoś innego. Przede wszystkim dzień dobry wszystkim po długim czasie. Z wiadomych powodów ten kontakt ze mną jest utrudniony bardzo. Niestety zdrowie jest takie, jakie jest. Natomiast te 25 lat to jest większość mojego zawodowego życia. I czasami sam się dziwię, że tyle lat miałem to zaufanie mieszkańców, żeby tę funkcję pełnić. Nie jest to praca łatwa. To jest praca, która kiedyś wydawała się zupełnie inną, prostszą. W tej chwili z różnych powodów, ale przede wszystkim z tego, że jednak gmina się bardzo, bardzo rozwija. I no, to są z tego tytułu różnego rodzaju kłopoty. Kłopoty związane ze sfinansowaniem podstawowych takich inwestycji, które zapewniają mieszkańcom normalne życie. Oczywiście wodociągi, kanalizacja, drogi. Natomiast nie możemy zapominać o innych rzeczach, bo nie chcemy być wyspą samotną. Chcielibyśmy, żeby warunki dla mieszkańców, to co niejednokrotnie powtarzam, nam nie zależy na tym, żeby to była kultura przez wielkie K, na pewno nie wybudujemy tutaj teatru, aczkolwiek te małe formy, które są prowadzone czy w Domu Kultury, w innym ośrodku kultury, czy w świetlicach wiejskich, jednak dają mieszkańcom pewną możliwość spędzenia czasu zupełnie inaczej niż tylko w swoich czterech ścianach i w swoim ogrodzie. Pana sukces to również sukces całej załogi. Niektórzy pracownicy są z panem od początku. No, też powtarzam to często i dzisiaj pozwolę sobie powtórzyć. Oczywiście funkcja wójta jest sprawą niewątpliwie istotną, aczkolwiek bez pomocy dużej grupy pracowników, samorządu całego, radnych, to niestety, ale wielu rzeczy nie udałoby się osiągnąć. Rzeczywiście grupa pracowników, która pracuje ze mną już od 25 lat, jest powiedzmy stała, ale nie zależy, no właściwie należy pamiętać o tym, że w międzyczasie przyszło wielu młodych ludzi, którzy mają chęć po prostu do pracy, czują tą gminę, wiedzą, co byśmy chcieli jeszcze zrobić. No i ta ich pomoc również była dla mnie i jest bardzo, bardzo istotna. Obecny jubileusz przypada w bardzo trudnym czasie, czas pandemii. Koronawirus również nie ominął Urzędu Gminy Osielsko. Jak sobie z nim radzimy? No mnie również nie ominął i mojej rodziny. Jest to dla mnie dość przykre, no ale niestety znaleźliśmy się w sytuacji, którą cały świat został zaskoczony i musimy sobie z tym radzić. Ja nie chcę tutaj żadnych robić uwag w stosunku do tego, co się w kraju dzieje, jak wygląda ta walka z pandemią, ale ograniczę się do tego, co mamy u nas. Ja sam doświadczyłem, że jednak osoby, które zostały dotknięte tą chorobą, mogły liczyć na bardzo dużą pomoc i gminnego ośrodka pomocy społecznej, ale co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, pomoc sąsiedzka. To jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo ważne, że w chwilach, kiedy człowiek tej pomocy potrzebuje, nie musi jej szukać. Ta pomoc przychodzi po prostu z różnych stron, czasami zupełnie, zupełnie niespodziewanie, ale jest to bardzo ważne i pomaga ten kryzys przeżyć w miarę przyzwoicie. Kwestia szczepień. Nie chciałbym się tutaj odnosić do organizacji tych szczepień. Nieco inaczej ja bym sobie to wyobrażał, ale nie mam na to wpływu. Staraliśmy się o to, żeby powstały u nas dodatkowe punkty szczepień. Już teraz wiemy, że na razie z tego nic nie wyjdzie. Będziemy skazani na jeden punkt dodatkowy w Bydgoszczy dla całego powiatu. Mam nadzieję, że to jest jakieś rozwiązanie. Aczkolwiek, czy uda się osiągnąć ten stopień zaszczepienia naszych mieszkańców, który pozwoliłby na spojrzenie w przyszłość nieco bardziej optymistycznie, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Chciałbym, żeby to było, chciałbym, żeby dzieci wróciły do szkoły, chciałbym, żeby przedsiębiorcy pracowali normalnie, bo pomoc, która jest ze strony państwa, oczywiście ona jest bardzo, bardzo istotna, aczkolwiek nie załatwia wszystkich problemów. Współczuję wszystkim, którzy prowadzą działalność gospodarczą, którzy mają określone kłopoty. Proszę o cierpliwość. Ze strony gminy próbujemy również na swój sposób pomóc, jak tylko to jest możliwe. I mam nadzieję, że wspólnie jakoś ten kryzys po prostu przetrwamy. No i dojdziemy do takiej sytuacji, która była przed pandemią, która pozwoli nam na realizację wszystkich planów, które sobie założyliśmy. Proszę pamiętać, że oprócz budżetu gminy mamy wieloletnią prognozę finansową. Zakres robót jest bardzo, bardzo duży na najbliższe lata. Wybiega to naprawdę w daleką przyszłość, bo już ponad rok 2030,
ale mam nadzieję, że wracam do tego, co powiedziałem, przy współpracy całego samorządu, pracowników, uda nam się te podstawowe cele zrealizować. Są oczywiście problemy związane ze współpracą z innymi samorządami, tutaj mam na myśli przede wszystkim samorząd Bydgoszczy, kwestia odprowadzania ścieków, to są sprawy bardzo, bardzo zawiłe, trudne, ciągnące się, ale mam nadzieję, że uda nam się to wszystko rozwiązać. A z jakich osiągnięć inwestycji jest Pan najbardziej zadowolony? Oj, to trudno by to wymieniać. No, ja wrócę do tego, jak realizowałem swoje marzenia, bo często to powtarzam, marzenia trzeba mieć. Takim pierwszym marzeniem to było powstanie przyzwoitej sali gimnastycznej. Ta hala powstała dzięki pomocy różnych ludzi, udało nam się to zrobić. No i potem ten, jak niektórzy mówili, kwiatek do kożucha, pływalnia. Uważam, że to się po prostu mieszkańcom należy. Dlaczego mieszkaniec Bydgoszczy, mimo że to jest bardzo blisko, przyjeżdża do nas na przykład, żeby skorzystać z pływalni? Bo ona jest po prostu dobra. I uważam, że ten zespół ludzi, którzy to prowadzi, sobie doskonale z tym radzi. Ale patrząc nawet z lotu ptaka na gminę, jak sobie przypomnę, co było tutaj 25 lat temu, nie będę ukrywał, no mam trochę satysfakcji. Ilość dróg, no przede wszystkim ilość mieszkańców, która wzrasta praktycznie co roku, ilość budynków, które są w trakcie budowy, które są oddawane, świadczy o tym, że zainteresowanie mieszkaniem w tej gminie jest bardzo duże. No i nie chcę być przesadnie skromny, ale chyba to wynika z tego, że cały samorząd gminy Osielsko stara się stworzyć mieszkańcom takie warunki, żeby im się po prostu przyzwoicie mieszkało. Dziś obchodzimy 25-lecie Pana pracy. A co Pan na to, że chcielibyśmy obchodzić 30-lecie? Powiem tak bardzo oficjalnie. Szanowni Państwo, mówiłem o marzeniach, mówiłem o problemach, z którymi człowiek się boryka, ale jest jeden problem, który praktycznie jest nie do przeskoczenia, to jest oczywiście zdrowie. Ja chciałbym oczywiście jeszcze wielu rzeczy dokonać tutaj, przepilnować, przekonać może sceptyków do pewnych zadań, ale czy mi zdrowie pozwoli, naprawdę trudno mi o tym w tej chwili mówić. Na razie staram się przeżyć sytuację po-covidową. Nie ukrywam, że to naprawdę był dla mnie duży problem. Aczkolwiek to nie tylko COVID, ale inne również dolegliwości sprawiają, że no człowiek po prostu już nie ma tylu sił, co 25 lat temu. A o czym marzy wójt Wojciech Sypniewski? O czym marzę? To znaczy, pozwólcie Państwo, że najpierw powiem o tym, co z moją rodziną. Marzę o tym, żeby moja rodzina żyła w dobrych warunkach, żeby była zdrowa, ale zawsze z tyłu głowy jest gmina, z którą jestem związany od tylu lat, bo 25 lat to jest jako wójt, ale jeszcze przedtem 2 lata pracy w samorządzie. Duże doświadczenie na pewno, ale jeszcze naprawdę wiele problemów do rozwiązania. Chciałbym, żeby jednak na terenie gminy powstała własna oczyszczalnia ścieków, chociaż zdaję sobie sprawę z kłopotów związanych nie tylko z budową, ale potem z eksploatacją, ale w świetle tej wieloletniej współpracy z miastem uważam, że to by było chyba bardziej korzystne dla nas rozwiązanie. Bardzo się cieszę, że dożyłem sytuacji, że ten odcinek drogi szybkiego ruchu S5, który przebiega przez gminę, został wykonany i to w terminie, w dobrym standardzie. Praktycznie 10 lat czekałem na rozpoczęcie tej inwestycji i bardzo, bardzo się cieszę, że to już po prostu mamy. Natomiast, jeżeli mamy S5, marzy mi się powstanie parku przemysłowego o dość ciekawym charakterze. Mam nadzieję, że się uda to zrealizować. Cały czas tutaj myślę jednak o tej bliskości dużego miasta Bydgoszczy i o całym powiecie. Wydaje mi się, że w tym punkcie, który wyznaczyliśmy do powstania takich terenów, będzie to bardzo korzystne nie tylko dla gminy, ale dla całego tutaj środowiska i regionu. To jest marzenie. Usilnie pracujemy nad planem zagospodarowania. Myślę, że niedługo te prace się zakończą i będziemy działali dalej. Ale to mieszkańców pewnie interesuje, owszem. Natomiast najważniejsze zawsze jest to, co się dzieje wokół domu. Moją ideą zawsze było to, żeby budować drogi zbiorcze, ponieważ co z tego, że mieszkaniec będzie miał przed domem ładną kostkę, a z tej kostki nie będzie mógł wyjechać do jakiejś drogi głównej, dojechać czy do Gdańska, czy do pracy, do Bydgoszczy, bo przecież wielu, bardzo wielu mieszkańców naszej gminy pracuje w Bydgoszczy. Jest to jednak duży rynek pracy i od początku myślałem o tym, żeby tą sytuację wykorzystać. Ta bliskość miasta też nam pozwoliła na szybszy rozwój. Ja nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy sobie z tego zdają sprawę, ale kiedy przystępowaliśmy do planów zagospodarowania, tych pierwszych jeszcze w połowie lat 90., to pewne założenia
zakładały, że oczywiście w dalekiej przyszłości być może będzie to nawet 40 tysięcy mieszkańców, ale wtedy zakładaliśmy, że gdzieś po roku 2000, jak się uda uzyskać ilość mieszkańców w granicach 9-10 tysięcy, no to już będzie bardzo dużo. W tej chwili nie ukrywam, że ewidencja ewidencją, ale mamy tych mieszkańców grubo ponad 15 tysięcy. To są oczywiście różne wymagania związane chociażby z dostępem dzieci do szkół. To jest naprawdę bardzo duży problem. Ja nie chciałbym, jako rodzic też synów, którzy do szkoły chodzili, żeby mieszkańcy wysyłali swoje dzieci poza teren gminy. Zależy nam bardzo, żeby nie tylko poziom lokalowy, ale również poziom kształcenia w naszych szkołach nie odbiegał od tego, co jest w dużych ośrodkach, ale też z satysfakcją mogę powiedzieć, że to jest zasługa przede wszystkim Zespołu do Spraw Oświaty, nauczycieli, dyrekcji szkół, że ten poziom, który wynika między innymi z testów, które są przeprowadzane, u nas jest naprawdę bardzo dobry. Oczywiście coraz trudniej prowadzić zajęcia z młodzieżą. Kiedyś te szkoły były bardzo kameralne. W tej chwili to są już bardzo duże szkoły. Przecież przystępujemy już do planów związanych z budową zupełnie nowej, dużej szkoły między Niemczem a Maksymilianowem, ponieważ ten zasób lokalowy, którym dysponujemy, już nie pozwala na realizację tego programu nauczania na takim poziomie, jakbyśmy sobie życzyli. To jest naprawdę też moje marzenie, żeby ta szkoła powstała i to szkoła na miarę tych czasów, które mamy. To jest kwestia nie tylko samego obiektu szkolnego. Taki prosty przykład. Bardzo duży problem jest z parkowaniem samochodu, więc musieliśmy znaleźć taką lokalizację, która zapewniłaby ten przyzwoity poziom parkowania nie tylko dla pracowników, ale również dla rodziców, którzy w bardzo dużej części przywożą swoje dzieci indywidualnie do szkoły. O tym wszystkim musimy myśleć. To jest kwestia zaplecza sportowego. Jest boisko w Niemczu, które praktycznie będzie służył również tej szkole. Mam nadzieję, że ten pomysł był dobry, bo to się uda pogodzić po prostu dwie rzeczy. Ogólnodostępny obiekt sportowy i zaplecze do zajęć wychowania fizycznego dla szkoły. Także mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. No w tym kierunku przynajmniej idziemy. Druga sprawa, nie zapominamy również o organizacjach pozarządowych. Mam na myśli to przede wszystkim sport. To, że ten sport w Osielsku się rozwija, to praktycznie jest też realizacja pewnego marzenia kolejnego. Zawsze powtarzałem, że ilość dzieci, która bierze udział w różnego rodzaju zajęciach sportowych zorganizowanych, jest taka, że ich nie widać po prostu na ulicy. Te dzieci mogą się nie nudzić. Oczywiście w tej chwili też już świat się zmienił. Ta elektronika, która nas otacza, powoduje, że zainteresowanie nawet wysiłkiem fizycznym jest coraz mniejsze, chociaż poprzez to, że budujemy nie tylko swoje, ale również we współpracy z innymi samorządami ścieżki rowerowe. Ja sam jestem świadkiem dużych grup mieszkańców, którzy korzystają ze ścieżek, jadąc rowerami. Oczywiście Nordic Walking, który się u nas bardzo dobrze przyjął i to jest też droga do poprawy zdrowia mieszkańców właściwie w każdym wieku. Na tym nam również zależy, żeby to po prostu oferta, którą chcemy skierować do mieszkańców, była dla wszystkich, nie tylko dla dzieci, nie tylko dla młodzieży, ale również dla osób z takimi głosami jak ja na przykład. No, czas leci. Na marginesie dodam, że 25 lat temu też miałem ciemne włosy i duże wąsy. W tej chwili już jest inaczej. Dziękuję za wywiad. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkim mieszkańcom podziękować za te 25 lat współpracy. To nie była droga usłana różami. Wiele konfliktów pojawiało się wynikających albo z niezrozumienia sytuacji, albo po prostu z czystych interesów prywatnych, z którymi też samorząd musi się po prostu liczyć. Staramy się te problemy rozwiązywać i mam nadzieję, że nam się to będzie dalej udawało. I abyśmy tylko zdrowi byli. Moi drodzy, dbajmy wszyscy o swoje zdrowie, bo okazuje się, że to jest chyba etap numer jeden w życiu. Wszystkiego dobrego, dziękuję za te lata współpracy i myślę, że ten program, który zaczął się 25 lat temu, będzie realizowany z dalszymi sukcesami. Dziękuję bardzo.